Kiedy kilka lat temu dostaliśmy do ręki nowe narzędzie w postaci aparatu cyfrowego, większość z nas doszła do wniosku, że jest to tak doskonałe narzędzie, że właściwie już byle kto potrafi zrobić dobre zdjęcie, przynajmniej technicznie dobre zdjęcie. Z mojego doświadczenia wynika jednakowoż, że nie znamy podstawowych zasad. To nie jest opowieść o tajemnicach zawodu, bardzo skomplikowanych, ale jest to pewna wiedza, która jest potrzebna po to, aby nasze fotografie były technicznie doskonałe. Zapraszam serdecznie na warsztaty prowadzone przez Akademię Nikona, które będą dotyczyły czegoś, co no, prostym słowem mogę nazwać ciemnią cyfrową, ciemnią fotografii cyfrowej. Poznamy zasady prawidłowej ekspozycji, dowiemy się, jak należy naświetlać zdjęcia, aby one reprezentowały swoją maksymalną jakość, zawierały wszystkie informacje, które matryca aparatu cyfrowego potrafi zapisać. Poznamy pewne aplikacje, które służą do tego, żeby format RAW, w którym będę namawiał uczestników, aby fotografować, zostały te zdjęcia odpowiednio, prawidłowo przede wszystkim wywołane. Poznamy kilka prostych zasad, które każdy fotograf powinien znać, które doprowadzają zdjęcie do tego, żeby było dobre. Co znaczy, że ono jest dobre? Tego sam nie wiem, ale wydaje mi się, że można się umówić, że dobre będzie takie, które wszystkim będzie się nam podobało. Tego wszystkiego i kilka jeszcze innych prostych tajemnic, do których sam doszedłem na drodze takiej własnej edukacji, chętnie przekażę wszystkim uczestnikom, którzy zgłoszą się na warsztaty Akademii Nikona dotyczące ciemni fotograficznej, ale ciemni fotografii cyfrowej. Serdecznie zapraszam.